Wrocław, ulica Rydygiera, numer 50, kamienica poniemiecka w stanie stosunkowo niezłym. No to jest ten 534. Obok budynki w stanie znacznie gorszym i wejście do kamienicy. Odnowiona brama wejściowa. Położony duży próg kamienny w dobrym stanie. Obok wejścia są kamienne, wykute w kamieniu postacie. Pani z miotłą, zamiatająca i sprzątająca. Obok pan siedzący na krześle, obok pieca, pykający z fajki. Nad nimi zamalowany czarną farbą napis, widać litery szwabachy. Tak zwanej, trudno mi odczytać, może ktoś odczyta i w komentarzach ewentualnie napisze, co udało mi się odczytać. Po drugiej stronie również pani z kołyską, w kołysce dwoje dzieci, pani jest starsza, a więc najprawdopodobniej babcia, kołysze wnuczki w kołysce, a nad panią pan wąchający gotującą się w garnku zupę. Zupa stoi na piecu i nad panem również nie piec, nie napisy w języku niemieckim. Szwabacha zamalowana czarną farbą, później jeszcze raz czymś zamalowana. Malowana farba ma zaciki, trudno odszyfrować napis. Również, jeżeli ktoś odczyta ten napis, proszę o komentarze i przetłumaczenie napisu. Muszę dać. Jesteś sorry, że długo. W oddali widać budynek kamienny, ceglany i w budynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Obok znajduje się budynek, w którym znajduje się jeden z posterunków lub komend policji. Na górze kamienne wskaźnik pokazujący kierunek wiatru. Próbuję odczytać 1897, ale najprawdopodobniej wymyślam, że to jest ten napis. Ulica Rydygiera w oddali. Niektóre kamienice odnowione, inne czekają na odnowienie.